Hej, 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 z tej strony Timmy i zabiorę z twojego życia całe 10 minut, by powiedzieć ci parę ciekawostek o Happy Tree Friends, które prawdopodobnie zapomnisz, gdy tylko skończy się ten film. Uwaga, jako że to serial, to będą mocne spoilery. Happy Tree Friends, czyli według polskiego tłumaczenia Przyjaciele z Wesołego Lasu, to serial pełen postaci, które wzajemnie się masakrują ku radości widza. Nie mylić z Przyjaciółmi z Zielonego Lasu, bo tam też bez cenzury pokazywane były bardzo ostre sceny, a mi to puszczali za dzieciaka. Dobra mniejsza. Cukrowa oprawa to tylko zmyłka, słodkie zwierzątka lubią odcinać sobie głowy. Odcinek bez zgonu głównych bohaterów właściwie nie istnieje. Aktualnie serial znajduje się za darmo na YouTubie i na całe szczęście nikt nie oznaczył jej pod YouTube Kids. Przez ich dystrybucję można podzielić odcinki na te z serii internetowej, które pojawiły się od 1999 roku do 2005 z przerwą do 2007 i aż do dzisiaj i na moment chwały w 2005 i 2006, gdy odcinki można było obejrzeć na HBO Comedy czy MTV. Poza nimi istnieje 6 odcinków specjalnych. Ogólnie 1 sezon telewizyjny i 4 internetowe. Świat jest pełny kolorowych bohaterów, których na pewno widzieliście nieraz na ekranie lub w memach. Mimo że umierają brutalnie co odcinek, to i tak powracają do akcji, więc nie jest ich aż tak szkoda. Wyjaśnione jest to teorią, że każdy odcinek dzieje się w zupełnie innym uniwersum. No ciekawa teoria, ciekawe czy prawdziwa czy nie. Mimo że główni bohaterowie są zwierzętami, jak przyznali sami twórcy, na potrzeby uniwersum są oni wstawieni w miejsce ludzi jako istoty rozumne. Gdyby na przykład Lumpy spotkał łosia, to nadal w jego oczach będzie on jedynie zwierzęciem. A jakie to słodkości ubijają się w tym serialu? Cuddles jest żółtym królikiem floryckim, nosi różowe kapcie w kształcie królików, no i jest z wyrolem. Jest on pierwszą postacią, jaką wymyślili i ginie najczęściej ze wszystkich postaci. Najlepszy przyjaciel Flaky i Giggles. Najprawdopodobniej jest właśnie zakochany w różowiutkiej Giggles. A Giggles jest różowym pręgowcem z nieodłączną czerwoną kokardą na głowie. Zdaje się mieć osobowość młodej dziewczynki, którą cieszą kwiaty, urządzanie herbatek z przyjaciółmi i jazda na łyżwach. Jej imię pochodzi od częstego chichotania. Była również jednym z pierwszych zaprojektowanych bohaterów obok Cuddlesa i Shiftiego. Jej śmierć zwykle obejmuje przygniecenia klatki piersiowej lub głowy. Na jeden z najboleśniejszych urazów w jej karierze uchodzi zmasakrowanie twarzy przez znak nad stoiskiem. Ała. Tuffy jest fiołkowo-różowym bobrem z parą wystających zębów przedzielonych przerwą. Jak przyznali sami twórcy, Tuffy często jest wykorzystywane jako jeszcze jedna postać do zabicia i przez to w porównaniu z większością postaci często ginie właściwie przy okazji. Mimo znacznego udziału w odcinkach, jego wpływ na ich przebieg jest zupełnie minimalny lub wcale go prawie nie ma, nawet jeśli gra główną rolę w danym odcinku. Lumpy to niebieski łoś. Jest niezwykle mało inteligentny, co zwykle prowadzi do śmierci wszystkich postaci znajdujących się w jego otoczeniu, a on sam ginie rzadziej niż reszta. Mimo swojej głupoty Lumpy występuje w rolach chirurga, policjanta, ratownika, egzorcysty czy opiekuna na wycieczce. Straszliwie boi się krwi. To bardziej taki antagonista serii, no i homoseksualista degenerat 1. Petunia, poza ładnym imieniem, jest skunksem. Ma pasmo jaśniejszej sierści, tworzącej wzór strzałki na jej czole oraz ma spinkę z kwiatkiem, jako samochodowy odświeżacz powietrza jako naszyjnik. Według części fanów kreacja bohaterki stanowi parodię postaci skunksa imieniem Kwiatek z disneyowskiego Jelonka Bambi. Często dostrzec ją można w towarzystwie Giggles i prawdopodobnie jak ona lubi spędzać czas na beztroskiej zabawie ćwicząc lub podejmując pracę dorywczą, taką jak na przykład rozwoziciel gazet. Handy jest pomarańczowym bobrem, nosi pas z narzędziami i żółty kask budowlany. Ręce Handy'ego zostały amputowane, a pozostałe po nich kikuty są na trwale owinięte bandażami. Pomimo braku rąk jest w stanie wykonywać czynności ich wymagające, choć zawsze dzieje się to poza kadrem. Bo złapany w kadr traci zdolność niepamięci o braku rąk. Przybiera wtedy sfrustrowany wyraz twarzy i wydaje pomruk niezadowolenia. Częstą przyczyną jego zgonów jest brak rąk, gdy są potrzebne, kontakt ze szkłem, szeroko rozumiane uszkodzenia organów wewnętrznych, nabicie na ostry obiekt, przecięcie na pół lub po prostu urazy głowy. Czasami Handy zdaje się nie przejmować, gdy okoliczne postaci giną lub ulegają urazom. Handy potrafi pilotować samolot i śmigłowiec, ale tylko do momentu, gdy nie jest w kadrze. bo jak jest w kadrze, no to nie ma rąk i... no i po prostu nie może nimi sterować. Sniffles ma sklejone taśmą okulary oraz kieszonkę na długopisy i to podkreśla jego bycie nerdem. Jest inteligentny i obdarzony wielkim talentem technicznym. Sniffles w wielu odcinkach pełni funkcję wynalazcy lub lekarza wykorzystującego efekty swojej pracy do pomagania przyjaciółom, co niestety często prowadzi do ich śmierci. Jego firmową odzywką jest aha, które wypowiada zawsze, gdy wpadnie na pomysł rozwiązania problemu. Mimo swojej inteligencji należy do postaci rzadko przeżywających odcinki. Pop jest niedźwiedziem i ojcem Kaba. Dba o jego bezpieczeństwo, jednak przez to często doprowadza to do niechcianej śmierci. W porównaniu do swojego syna raczej nie ginie. Cap prawie zawsze umiera przed Popem, chociaż czasem umiera po nim. Jest homoseksualistą, o czym świadczył jego związek z Nuttym. Flaky. Jej imię wzięło się od jej płatków łupieżu na kolcach. Jej kolce sprawiają problemy, prowadząc do poważnych okaleczeń. Są w stanie również zabijać inne postacie. Flippy w trakcie ataku szału wykorzystuje jej kolce jako broń, by zabić Cuddlesa. Jest uczulona na orzechy, a kontakt z alergenem powoduje u niej wysypkę oraz nadęcie się niczym balon, co uniemożliwia jakikolwiek ruch. Flaky jest postacią z natury bardzo strachliwą i ostrożną. Odczuwając niepokój, bohaterka przybiera zaniepokojony wyraz twarzy oraz defensywną pozę. Poza tym w odcinkach często daje się słyszeć jej nerwowy śmiech. The Mole to niewidomy różowy kret ubrany we fioletowy golf zakrywający usta. Postać ta, jako że pozbawiona jest wzroku, stwarza scenarzystom duże możliwości do zabijania zwierzątek. Sam ginie jednak rzadko, za to bardzo efektownie. Disco Bear, jak wskazuje na to jego imię, jest świetnym tancerzem wplatającym ruchy prosto z parkietu w typowe czynności dnia codziennego. Ma najniższy głos ze wszystkich postaci, co wykorzystuje do szarmańskich pomrukiwań i typowego dla siebie oh yeah. Nawet będąc martwym, jego ciało jest w stanie ułożyć się w taneczną pozę. Nutty jest jasnozieloną wiewiórką uzależnioną od słodyczy. Ma poprzyklejane na swoim ciele słodycze, które traktuje jako swoją garderobę. Ma jedno szklane oko, które często zmienia położenie. Przez to oko widzi wszystko jako słodycze. W wyniku tego, że je bardzo dużo cukru, często jest nadpobudliwy, roztrzęsiony i się śmieje, nawet jak umiera. Nutty jest także homoseksualistą, co w sumie w tym serialu nie jest. Był związany z Lumpym, Popem, a obecnie z Tuffym. Flippy jest jednym z głównych bohaterów Happy Tree Friends oraz najbardziej lubianą postacią w całym show, o czym świadczyć może jego zwycięstwo w konkursie na najlepszą postać serialu. Flippy to pistacjowy niedźwiedź, zawsze ubrany w mundur wojskowy, beret i jest z parą nieśmiertelników na szyi. Jest weteranem wojennym w stopniu sierżanta, dotkniętym zespołem stresu pourazowego, objawiającym się atakami szału. Pomimo że Flippy w trakcie ataku jest najokrutniejszą i najniebezpieczniejszą postacią w serialu, to w swoim normalnym stanie jest powszechnie lubiany i uważany za bardzo towarzyskiego i uprzejmego. W większości odcinków, w których się pojawia, jest ukazany jako przyjazna osoba, przynajmniej do czasu, aż nie ujawni się jego druga strona osobowości. Podobnie jak Flaky, Flippy jest uczulony na orzechy. Do tego ma wyjątkowo twardy sen. Flippy dość rzadko ginie w ciągu serii. Jednak jeśli umiera, to jego śmierć jest zazwyczaj spowodowana przez jakiś pojazd, maszynę, Lampiego lub eksplozję. Splendid jest niebieską polatuchą z opaską jako maską mającą ochronić tożsamość bohatera. Można go uznać za parodię postaci Supermana. Zasadniczą różnicą pomiędzy postaciami jest to, że Supermanowi zwykle udaje się uratować zamierzoną osobę. Ofiary prób ratunku Splendida najczęściej uśmierca jego brak wyczucia siły, impulsywność lub nieostrożność. Mimo bycia wyjątkowo nieodpowiedzialnym superherosem, inne postacie traktują go przyjaźnie, a nawet podziwiają i uważają za idola. W przerwach między próbami niezamordowania postaci, którym chce udzielić ratunku, Splendid okazuje się być typem spokojnego domatora. Lubi spędzać czas na czynnościach takich jak szycie, wypiek chleba, czy nawet czytanie ze łzami w oczach powieści o okładce przywodzącej na myśl część cyklu Zmierzch. Lammy jest fioletową owcą w wełnianym sweterku i z również fioletową kokardką na głowie. Zwykle niesie ze sobą Mr. Pickelsa. Na ogół przyjacielska i lubiąca spędzać czas z innymi. Lubi towarzystwo przede wszystkim żeńskiej części obsady. Jej bez wątpienia najlepszym przyjacielem jest Mr. Pickels, mimo pewnych problemów, jakie niesie ze sobą ta znajomość. Mr. Pickels jest prawdopodobnie chorobliwie zazdrosny o uwagę Lammy, dopuszcza się mordów na postaciach przebywających wraz z nią. Chcąc go powstrzymać, Lammy interweniuje, jednak z pozycji obserwatora sytuacja wygląda jak współudział zbrodni. Są dwie teorie o tym, co się dzieje z Lammy i Mr. Pickelsem. Pierwsza to Lammy chora jest na schizofrenię, a druga, że Mr. Pickles istnieje naprawdę i wkręca Lammy w mordy z zazdrości o uwagę. Atencjusz jeden, ogórek mały.